Humor zbijamy do wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Rise of the Tomb Raider, już trzecim odcinku. No i w dzisiejszym odcinku będziemy dalej poszukiwać przygody. No wiem, jak zrobić ten moment, wystarczy, że naceluję i to zniszczyć podobno trzeba. Tak czy siak, kratać coś widziałem takiego. Zapomniałem, że też mogę niszczyć rzeczy, a ja o tym zapomniałem i przez to właśnie nie zrobiłem. I teraz podobno mamy to zniszczyć, to co na odcinku było. Ta więcej wody będzie. I to ponownie ma zadziałać. Nie zadziałało? Zaraz powoli będę się bał. Ja tutaj muszę powoli iść. Zależy, że tu będzie pułapka w takich rzeczach. Ojeny. O nie! O nie! O, widzowie! Co z czym będzie płatka? W takim momencie tak powiem, to zawsze była płatka. Czy powinien coś nowego? Mam nadzieję, że to będę wykonywał zagadki. Okej. Udało nam się tak. Mam nadzieję, że będziemy w jakimś innym miejscu. Co będę najdzień tylko w Londynie. No i tam i zobaczymy teraz, co ja mam zrobić. Mam skoczyć. Nie tak! A aż mi dobrze. Syn nad nim śmiał tą wodę. Się woda wtedy wypełni. Lecimy. Chyba teraz tutaj, nie? Tak, tutaj muszę wejść. Zaczynam tam tu kombinowałem i teraz chyba po tym się mam przespiąć. Mamy rozumieć. Nie! Tak, chyba tak samo muszę przejść pewnie. Tak, muszę tutaj przejść. Mam rozumieć. Teraz przechodzimy tu boczkiem. Teraz znowu boczkiem trzeba przechodzić, widzowie. Zaraz, spokojnie. O nie tutaj! Niech to. Zaraz tu będą. Czy ja mogę wracić tam jakoś? O! O, tu muszę chyba wejść. Czy jak mam na kasę, to wtedy wchodzę tutaj, okej? Dobrze. Dobra. Ja teraz tam trzeba. I dalej. No też chyba tu muszę, nie? Tak, tutaj trzeba. Tam chyba trzeba tam dalej tu nie przeskoczyć! Ło! Mamy też na górę. Oj. I teraz idziemy tutaj tym tunelem. Uff! To już taka muzyka jest, bo tak bym nie wiedziałbym o wszystkim. Muszę podnieść poziom wody. Tutaj taka będzie kombinowania.
Ta ściana wygląda na słabą. Zdaje się, że uda mi się przez nią przebić. Panie, to niemożliwe. Własnoręcznie przeszyłem... Tomara, gdzie tam mogli zastopować sobie przeczytać? No tego nie zrobił, bo to będzie trochę... Cichą muszę zrobić tak i tam skoczyć. Dobra. Ale ta trzeba chyba nie zniszczyć. Nie. Kurde, trochę źle. Musimy być więcej wody. Aha, tak się tworzy. No nie! To jak ja mam to zrobić? Chyba tak, no nie? No, to będzie ciężki początek. Więc widzimy się, jak wtedy ogarnę powoli. A, bo tu mam, musi mieć jeszcze więcej wody, muszę wylać, tak. A! Okej. Chyba tak. Muszę spróbować wejść na tę belkę. O nie! Lara, jednak tak się trzeba było zrobić. To... Jak mi mieć, to będzie woda. Brud, woda jest. No, okej. Jestem ciekawa, jak będzie wrócić kolejny challenge, co? Ponieważ to jest koniec już serii. Dobra. Mam nadzieję, że nie idzie kłopotów. Ale to ma grobowiec. Nie, tam wcześniej był grobowiec w trzecim odcinku. Czy to będzie otwierane? Ciekawe. Tak, ona się docierała. Nic tam nie ma. Zaraz to pewnie to zaraz tu przejdzie ktoś pewnie. Nie. Tyle robot. Nie no, nie przełożyliśmy chyba nic, nie? O, wiedziałem! O kurde, nie, ona zaraz zginie! Jednak nic tu poszło. Chętnie mu zamianę widziałem. Gdzie Lara jest? Aha, to jest grubowe z krwoloka. Tak grub. Ciekawe, gdzie jest Lara. To ona się schowała? Ci mi się wydaje. Otwórzcie to. O nie. Ostrożnie. Nie. Ona tam będzie. Nie, nie rób tego, gościu. No, ona zaraz zginie. Jedzie! I by teraz, że to mam mieć tam gdzie. Jesteś inteligentny. Że jakiej to nie będzie bił chyba, nie? Ten gościu. Gdzie jest? Nie wiem, o czym mówisz. Nie igraj ze mną. Nie. Przyszliśmy tu za tobą. Słuchaj, grobowiec był pusty, w to przyszło. Nie było w nim ciała, ani tym bardziej żadnego artefaktu.
Na siebie! Wybuchnie to zaraz, ale sprytna! Zaraz biegnijmy! Łocie, panie! Wow! Łocie, panie! Uciekać! Tutaj chyba? Nie! Lara, spokojnie, Laro! Uciekać! Nie! Nie, o nie, śpieszyłem się tak bardzo, że zapomniałem o tym. Za bardzo się śpieszyłem, mam teraz spokojnie to zrobić. O, tu będzie, okej. Okay. Jedny! A taka skrótka przeszła, nie? Nie, jednak nie. Tak wychodzimy, tak jak wchodzimy. Ej, winner! A chyba będę myśleć tej strzelania w takiej gierce, a nie ma. A nie było strzelnielą. Dziwne. Jezus, Laro! Jeju, cioś! Wow! Jak się strzelnę, się kliśmy. Co dalej, Laro? Znaleźliśmy... A, mówię, to wszystko było w tym! Czekaj, ktoś tam przeżył tam tyk. Nie no, myślę, że daje ktoś tam przeżył. To jest Anglia. Muszę przytrzymać pomin, żeby ten. Kto teraz? Przechodzi. A teraz kolega. Koleżka. Z tego. Jak on mnie na imię widzę? Z pierwszego odcinka z góry. Tak, ale ktoś mnie śledził. Kto? Co takiego? Ludzie, którzy mówią o sobie trójca, próbowali mnie zabić. O co do cholery chodzi? To wygląda groźnie. Grobowiec był pusty, ale zdaje mi się, że szukali boskiego źródła. Artefakt. To pewnie gdzieś indziej będzie znowu, no bez jaj. To nie wszystko. Na grobowcu znalazłam ten symbol. Wiedziałam, że gdzieś go już widziałam. Nie dawało mi to spokoju. Właśnie wtedy to znalazłam. A to tam było, nie? Widziałam go tutaj, w jednej z książek taty. Czego go ten dom jest? Zaginione miasto Kitierz. Podobno zniknęło gdzieś na Syberii około XII wieku. Według legend, w przeddzień najazdu Mongołów zniknęło pod powierzchnią jeziora. Co to ma wspólnego z artefaktem proroka? To ten sam symbol. No ten sam w sumie. Laro. Jeśli nie śmiej się, gościu. Ty tam pomóż Kitierz nam. Czeka na odkrycie, to muszę tam jechać. Na Syberię? Żartujesz sobie? Znowu tam? No na tylko 2 tygodnie, że ja widzę, to jak to widzę, tylko będzie. To jak minie 2 tygodnie, to potem znowu będziemy to robić? Wszystko wyglądałoby inaczej. Nie, no to chyba był prolog, że jest. No tam to by zginęłaby. A chyba tam coś tam żyło. Johna, tyle razem przeszliśmy. Wiesz, że jeszcze tyle do odkrycia. To może być prawda. Nie obchodzi mnie, czy to prawda. Straciłem już zbyt wielu przyjaciół. Nie chcę stracić też ciebie. Tacie nie udało się wpaść na trop Kitierzu. Poświęcił temu wszystko. Również ciebie. Przestań obwiniać się za to, co się stało. Sam dokonał wyboru. No to fajnie. Nie mogę tak tego zostawić. Nie teraz. To wszystko, co mam. Nieprawda. Gdybyś pomyślała spokojnie przez 5 minut, może byś to zrozumiała. No coś, sama pójdziesz poszukać, sama będziesz Lara szukała. Co zrobi? Czy się poddaje? No szkoda z tego kolesia, nie wiem, ciężko się mówi. O kurde! No, ona nie bije się tak zbytnio mocno, to będzie słaba w jatyce.
Auć. Bij go! Dajcie mu uciec! Rzuć książkę! No bo pomógł tym Joma chyba, tak? Nie powstrzymasz nas! Czemu wcześniej nie strzelałaś? Boże święty, znowu! Niech to Lara. To jest Joma? Czy Joba? Nieważne, mówię o niego koleś po prostu. Joma. Bo teraz to pan. Musimy dotrzeć do niego pierwsi. Coś tam się umie bić. O nie, mówię na tą górę. O nie. No to trochę przypał mamy. No to troszeczkę te mamy przypał. O nie, to jest to, widzowie. To jest dalsza część! Ona przeżyła to? Jak? Jak ona to przeżyła? Widzowie, jak ona to przeżyła? A ona to spadała, widzowie, i nagle przeżyła to. I potem dwa tygodnie wcześniej jest. Jak ona to przeżyła? To jest w ogóle to? No tak, ona spadała, gdyby ci przeżyła to. No tak, tak szybko dwa tygodnie minęły? I już ona to zginie od tego, od podejrzenia to było. Ale marznie powoli. Musi najpierw nie nam się koła konina z przygodami odpocząć. Ale no trochę zieje, czyli trochę przeżyła to jakoś. Muszę znaleźć to. Tak, ona to spadły teraz konina, Syberia. Syberyjska dzicz. Dobrze. Idziemy. Jak ona to przeżyła? Boże święty, nie? No cóż. Poza tym mielą. No nie masz powoli czapki. No daj sobie spokój, dziewczyno. Trzeba się odpocząć. No dalej. Masz żadne. Rusz się. No. Obozowisko. Musi tu się zaszyć chyba, wiesz? Mas. Dobra. Dobra. Muszę rozpalić ogień. Jak? Może się uda? To za mało. Nie starczy do rana. Muszę zbieramy, widzowie. Suche. Powinno się palić. Mam nadzieję. Mam taka będą odpoczywanko, powinny dać. Leży tu od niedawna. Nie ma... Okej. Wracam do obozowiska. Wracać to, no a musimy wracać, obrócić do obozowiska, bo tutaj wilki latają między sobie. No, to ja tak nie wiem, co mi stanie na mnie. No ja wiem, takie rzeczy, tak, że no to. No, trochę chyba między sobie żyje, ale żeby mnie nie zagryzł, nie? Okej. No i trochę tam żyje, Lara. Wygląda to chyba zimny w tych Syberia, więc nie? I ja nie wiem, jak ona to przeżyła, nie, ja nie wiem. Trzeba by się przydałby się. On się nawet powiedzieć nie.
Jeśli artefakt tu jest, znajdziemy go. A no myślimy na gdzieś, powiedzmy, będziemy kończyć. Dalej ustawiają opór, ale wkrótce opanujemy sytuację. Dobrze. Trójca wierzy w twoje możliwości. Trójca. Dasz radę. Potrzebny mi mocniejszy łuk. Chciałabym, aby ten ból nie był tak znajomy. To jak patrzeć staremu wrogowi w oczy. On chce mnie złamać. Chce, abym położyła się i umarła. Ale nie zrobię tego. Nie mogę. Dobrze, widzę, nie? Dobrze, widzę, ja bym się zakończył, bo jeszcze nie tak dostać, tylko będziemy troszeczkę ruszać. Ja bym się zakończył na ten sens, jakbyście się chcieli więcej odcinków z Rise of the Tomb Raider. Tutaj jedziemy robić fabułeryki, nie nagram potem z filmu, jak gdyby można nie patrzeć. Więc to byłoby na tyle tego odcinka, jeśli byście chcieli więcej odcinków z tej serii, no! To będzie tutaj troszeczkę grubo. No i cóż, widzimy się w następnym odcinku z Rise of the Tomb Raider. Do zobaczenia na następnego odcinka. Cześć!